czym nie zabić. W dzisiejszym programie poznamy historię 16-letniej Kasi, która zaszła w ciążę ze swoim chłopakiem Kubą. Kuba, jak większość chłopców w jego wieku, pragnie, aby Kasia po cichu usunęła ciążę. No to Kasia ma ogromny dylemat. Dzisiaj to my, nasza niezawodna publiczność, pomożemy jej podjąć decyzję. Zacznijmy w takim razie od Kuby. Dzień dobry. Dzień dobry. Kubo, powiedz nam, jak doszło do tej całej sytuacji? Czy nie myśleliście z Kasią o antykoncepcji? Czy myślałem? No nie myślałem, no przecież ja nie zachodzę w ciąży, to kobieta zachodzi w ciążę. To Kasia powinna o tym myśleć. Ona jest kobietą. A nie próbowałeś upewnić się, czy Kasia faktycznie się zabezpiecza? Sądziłem, że to oczywiste jest. Dlaczego więc teraz, kiedy nie ma odwrotu, nie jesteś skłonny wziąć na siebie odpowiedzialności za Kasię i dziecko? Ja jestem młoda, ona też jest młoda, przecież przynajmniej jeszcze szkoła, studia. Nie będziemy sobie marnować życia, jednak dziecko to kompletnie nam plany zmieni. Jednak powinniśmy to na później zostawić. Zdajesz sobie sprawę, że jeżeli ona usunie to dziecko, nie będzie już odwrotu. No zdaję sobie, no i tego chcę. A czy rozmawiałeś z Kasią na ten temat? Pytałeś się, co czuję? Szczerze? Nie. No, my jesteśmy tylko przelotna miłość, jesteśmy młodzi, to jest tylko związek taki. Jaki to związek? Chodzimy na spacer, trzymamy się za rączkę, to nie jest małżeństwo. Jeszcze nie przyszła to pora w ogóle. W takim razie to jest twoja ostateczna decyzja, rozumiem? Tak, ostateczna. Dobrze, dziękuję w takim razie. No. Dziękuję. Zapoznaliśmy już się ze stanowiskiem Kuby. Zobaczmy w takim razie, co sądzą na ten temat rodzice. Zacznijmy może od początku. Jak państwo zareagowali na wieść o ciąży? To był szok. No, po prostu kompletnie się tego nie spodziewałam. Nie wyobrażałam sobie, że to może być tak szybko. A nie próbowali państwo rozmawiać na temat antykoncepcji? A od czego jest szkoła? Przecież jest w szkole biologia. To nic się dowiecie, przecież dziewczyny nawet w autobusach mówią o tym. Więc co zamierzają państwo teraz zrobić? Pomożecie jej? Oczywiście, że jej pomożemy. Kasia musi urodzić dziecko. Nie wyobrażam sobie jej możliwości. A nie myśleli państwo o aborcji? Przecież do szkoły musi chodzić. Co z jej edukacją? Dalej będzie się edukować, dalej będzie chodzić do szkoły z brzuchem czy bez. Na pewno nie opuści się w nauce. A co z kontaktami towarzyskimi? Przecież dziewczyny w tym wieku chodzą na... Nie. Ja za Kasię dziecka to nie będę wychowywać. Ona będzie matką i ona będzie tą osobą, która będzie się opiekowała tym dzieckiem. Mhm, ale będziecie jej pomagać, mam rozumieć. Mam nadzieję, że tak. Tak, tak. Rozmawiali państwo z Kasią, jak ona się z tym wszystkim czuje? Jest jeszcze bardzo młoda, ale ja sądzę, że poradzi sobie. To mądra dziewczynka i martwi się tylko tym, że musiała tak szybko dorosnąć. Czyli jaka jest państwa ostateczna decyzja? Kasia urodzi dziecko. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Dobrze. Droga publiczności, macie chwilę na zastanowienie się. Co za emocje, co się wydarzy, jak skończy się ta historia. O, widzę, że decyzja już została podjęta. Zaraz publiczność ogłosi werdykt. Zabić czy nie zabić? Droga publiczności.